to zostaje w głowie na zawsze. Wystarczy tak naprawdę raz tutaj przyjechać, bo te obrazy są tak wyraźne, jakby to było wczoraj, więc one tkwią w człowieku bardzo głęboko. I muszę panu powiedzieć, że byłam przerażona. Widziałam tylko, jak szedł. Szedł spokojnie, jak na paradę wojskową. Przy nim było dwóch katów. Jak wyszedł na zapadnię, sam sobie założył stryczek, jeszcze sobie go poprawił z tyłu i w pewnej chwili powiedział już. Był nieśmiały, wrażliwy. Wszystko to nie harmonizowało z typową postacią komendanta hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, jaką wyobraźnia nasza kojarzy sobie ze słowem Oświęcim. Zbrodniarz wojenny, a równocześnie gdzieś człowiek. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem pracowni genetyki sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Jedno z najważniejszych śledztw w sprawie funkcjonowania obozów zagłady prowadził po wojnie sędzia śledczy Jan Zen, szef krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. To on doprowadził do skazania Rudolfa Hessa, komendanta obozu oświęcimskiego. Jan Zen, naprawdę niezwykła postać. Postać, powiedziałabym nawet, że wstyd mi jest. Polacy prawie nie znają tej postaci w ogóle. Pojawia się przy różnych okazjach Instytut Jana Zena. Prawie nikt nie wie, kto to jest. Postać zaniedbana przez historyków. Tutaj można się bić w piersi. Jan Zen był po wojnie sędzią śledczym. Do Auschwitz-Birkenau przyjeżdżał wiele razy. Prowadził śledztwo w sprawie popełnionych w tym obozie zbrodni. Jego najbliższą współpracowniczką była Krystyna Szymańska, której relacja zachowała się w archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Już w kwietniu pojechaliśmy pierwszy raz do Oświęcimia. Byłam przerażona tym, co zobaczyłam. Ludzie wynędzniali, dzieci, chorzy, więc to były straszne rzeczy. Było wojsko radzieckie, które pilnowało nas i obozu. No i zaczęła się nasza praca. Myśmy przede wszystkim skoncentrowaliśmy się właśnie na zdobywaniu akt. No i potem zaczęło się przesłuchiwanie byłych więźniów jako świadków. Hessa udało się ściągnąć do Polski głównie dzięki kontaktom osobistym i też znaczeniu polskich prawników w Norymberdze, którzy wnieśli ogromny wkład w procesy. Ogromną zasługę również ponosi tutaj Jan Zen. Prawdopodobnie właśnie te kontakty osobiste zadecydowały o tym, że udało się do Polski ekstradować Rudolfa Hessa.
Ekstradycja Hessa do Polski była wydarzeniem medialnym. Na stołecznym lotnisku czekali na niego fotoreporterzy i spory tłum gapiów. Hessa osadzono w areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie. Tam czekał na proces. Hess był, można powiedzieć, wzorowym oskarżonym. Niesamowicie mocno współpracował z prokuratorami. Po pewnym czasie, gdy się już przekonał do Jana Zena, miał bardzo dobre z nim kontakty, jeśli można tak powiedzieć, w sensie takim, że się otworzył przed nim i dużo rzeczy udało się w dochodzeniu ustalić. Dla mnie kolosalnym przeżyciem było przesłuchiwanie komendanta obozu oświęcimskiego Rudolfa Hessa. Przesłuchiwaliśmy go 18 dni. Kiedy sędzia Zenu powiedział, że ma mówić prawdę i tylko prawdę, powiedział, że będzie mówił tylko prawdę. I rzeczywiście spokojnie o wszystkim mówił. Raz się tylko strasznie zdenerwował. Jak się zorientował, że myśmy znaleźli tyle akt, żeśmy odtworzyli obóz oświęcimski. A on się oburzył, że on kazał zniszczyć wszystkie dokumenty. Nie usłuchali jego rozkazu. A jak pan wie, dla Niemców rozkaz to jest rzecz święta. I że myśmy odtworzyli na tej podstawie cały obóz. Muszę panu powiedzieć, że te akta były brudne, poniszczone. Hess w Oświęcimiu sam nikogo nie zabił, prawda? Co więcej, nie mamy specjalnie dokumentów z wyrokami śmierci, które on podpisywał. Prawnicy nazywali, że to był taki zbrodniarz za biurka, prawda? A Eichmann był taki sam. Jak osądzić człowieka, który działał zgodnie z prawem swojego państwa? Bo tak było. Czy inne państwa mają prawo osądzić kogoś, zwołać Trybunał Międzynarodowy? Więc polscy prawnicy musieli sobie z tym poradzić. Poradzili sobie z tym i ja osobiście uważam, że świetnie sobie z tym poradzili. Potrafili udowodnić, na przykład w przypadku Hessa, wykorzystano przepis prawny, który był jeszcze przed wojną w Polsce, w kodeksie karnym z 1932 roku, o udziale w spisku, którego celem jest zbrodnia. Hessa w ten sposób sądzono za udział w to, co w prawie nazywamy dzisiaj zbrodnią wieloosobową. Z inspiracji profesora Stanisława Batawi, Hess od listopada 1946 roku zaczął pisać wspomnienia. Zatytułował je Moja dusza, rozwój, życie i przeżycia. Poza wspomnieniami sporządził na prośbę Jana Zena obszerny tekst dotyczący ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej i charakterystyki niemieckich zbrodniarzy. Na 4 dni przed wykonaniem wyroku śmierci napisał oświadczenie. Przepraszał w nim naród polski za to, co zrobił w czasie II wojny światowej. Kwietnia Rudolf Hess został przewieziony do Wadowic więźniarką pod specjalnym nadzorem. To był wyjątkowo dobrze strzeżony konwój. Czy ze względu na postać, którą był Rudolf Hess, on tutaj był jakoś specjalnie traktowany, czy był specjalnie pilnowany? Jak wyglądało jego życie codzienne? Chodziło przede wszystkim o to, żeby ochronić jego przed ewentualnym linczem. Trzeba było chronić Hessa przed samym sobą. Ponieważ istniało takie niebezpieczeństwo, że popełni samobójstwo. Polski profesor Stanisław Batawia, który był i kryminologiem, i psychiatrą, więc kapitalnie łączył tutaj te dwie dziedziny, miał wolny dostęp do Hessa. Jak sam Batawia pisał, niektóre rozmowy trwały nawet 5 godzin. Batawia pisze, kochał zwierzęta, lubił małe dzieci, łatwo przywiązywał się do ludzi. Gdy Batawia go pytał, dlaczego nie zrezygnował z tej funkcji komendanta Auschwitz,
skoro tak źle to znosił, bo Hes o tym mówi, bardzo źle to znosił. Mówi, jak zaczęła się zagłada, ja nie mogłem do domu wracać. Ja nocą stojąc, patrząc na selekcję, na ludzi idących do gazu, widziałem swoje dzieci, swoją rodzinę. Rozkaz musiałem wypełnić. Gdyby nie ja, to przyszedłby ktoś inny. Doszło do pewnego rodzaju mistyfikacji, to znaczy 15 kwietnia Hes tak naprawdę nie został stracony, tylko wrócił tutaj z konwojem do więzienia. Faktyczna egzekucja 16 kwietnia nie miała już takiej ilości gapiów, nie było niebezpieczeństwa, że do linczu dojdzie. Była to egzekucja publiczna zdecydowanie, ponieważ wzięło w niej udział około 100 osób. Hes dostał karę śmierci i zbudowano dla niego taką szubienicę, na jakiej wieszano więźniów w Oświęcimiu, no bo to uważaliśmy, że to byłaby hańba, gdyby go na taki powiesić, więc zbudowało się taką szubienicę. No i hańba na jakiej? Na tej, gdyby, na której wieszano więźniów. Tak, tak. No ale zbudowano taką samą, jak tą właśnie, jak ta, na której wieszali więźniów. Przyjechało tyle ludzi, nie wiadomo gdzie się dowiedzieli tego, że będzie Hes wieszany, że się odwołało wieszanie. Dlaczego? To jaka była mowa? Bośmy się bali, że będą jakieś demonstracje, że rzucą się na niego, że będą jakieś historie, więc się odwołało. Ale na następny dzień go przywieziono. I wszedł, przyznam się panu, że... Widziała to pani? Widziałam tylko jak szedł, a potem uciekła. Tak. Na drugi koniec obozu, bo nie mogłam na to patrzeć. I muszę panu powiedzieć, że byłam przerażona. Widziałam tylko jak szedł. Szedł spokojnie, jak na paradę wojskową. Przy nim było dwóch katów. Jak wyszedł na zapadnię, sam sobie założył stryczek, jeszcze sobie go poprawił z tyłu i w pewnej chwili powiedział już. Jeszcze w trakcie śledztwa i przed procesem Hesa sędzia śledczy Jan Zen zlecił krakowskiemu Instytutowi Ekspertyz Sądowych przebadanie ponad 25 kg kobiecych włosów. Jak czytamy w ekspertyzie, we włosach pochodzących ze zwłok kobiet strzyżonych po zagazowaniu stwierdzono obecność cyjanowodoru. W badanych włosach znaleziono też zapinki i rączkę od okularów. Na przedmiotach znaleziono również stosunkowo znaczne ilości cyjanowodoru. Podczas ekspertyzy przebadano też otwory wentylacyjne jednej z komór gazowych w Birkenau. W cynkowych zamknięciach, które trafiły do Instytutu Ekspertyz Sądowych, stwierdzono obecność związków cyjanowodoru, czyli głównego składnika cyklonu B. Po zakończeniu II wojny światowej wielokrotnie negowano istnienie komór gazowych i zabijanie w nich ludzi. Próbowano upublicznić te informacje w oparciu o pseudonaukowe badania. My prowadziliśmy kilkanaście tego rodzaju postępowań dotyczących tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Oczywiście każdą tego rodzaju sytuację należy piętnować. Jest to przestępstwo, więc naszym obowiązkiem jest ściganie tego rodzaju zachowań.
W roku 1988 opublikowano tzw. raport Leuchtera. Napisał on, że w Auschwitz-Birkenau nie funkcjonowały komory gazowe i że zebrał na ten temat niezbite dowody. Polscy naukowcy mieli zweryfikować jego ustalenia. Leuchter to był konstruktor i wykonawca komór gazowych do wykonania wyroków śmierci w Stanach Zjednoczonych. Leuchter, będąc w Oświęcimiu, pobrał szereg próbek, 32 próbki z różnych miejsc, z różnych komór gazowych i od szalni Brzezińce. W tym zespole był profesor Jan Markiewicz, doktor Wojciech Gubała i ja. Odwiedziliśmy Oświęcim, tu gdzie protokolarnie, prawda, zdjęciami pobieraliśmy również próbki krwi. Wyniki badań i nasze wnioski były diametralnie różne od pana Leuchtera. Niemcy, cofając się z obozów, zwłaszcza na terenie okupowanej Polski i tych terenów wcielonych, niszczyli wszystkie dowody zbrodni. No, oczywiście komory gazowe i krematoria, zwłaszcza w Auschwitz, bo to oczywiście była największa fabryka śmierci. Te nowoczesne krematoria, które powstały później, wysadzono je w styczniu 1945 roku, gdy właśnie już wiadomo było, że Sowieci się zbliżają. Niszczono też komory gazowe, czyli komory gazowe i krematoria. Oczywiście to było utrudnienie dla śledczych i później dla sędziów, ale wydaje mi się, że tych dowodów było i tak bardzo dużo. W Auschwitz-Birkenau cyklonu B użyto po raz pierwszy wobec grupy około 900 więźniów, Rosjan i Polaków, na początku września 1941 roku. Do jednoczesnego zagazowania 1500 ofiar potrzebne było, według komendanta obozu Rudolfa Hessa, od 5 do 7 kg cyklonu B. Bardzo często używano go jednak znacznie więcej. Wszystko zależało od panującej w Auschwitz-Birkenau danego dnia aury. Kiedy było zimno, a powietrze miało dużą wilgotność, niezbędne były tylko 2 lub 3 kg cyklonu B, by ludzi skazanych na śmierć w komorze skutecznie i szybko zabić. Według powojennych szacunków Auschwitz-Birkenau wymordowano w ten sposób ponad 1 000 000 ludzi. W tym około 900 tysięcy Żydów. Staraliśmy się cienką tą warstwę ściągnąć, możliwie jak najcieńszą. Tam, gdzie był granit, no nie dało się, musiały być po prostu grubsze te podkłady. No po prostu tak, żeby uśrednić te próbki, po prostu żeby ujednolicić ten materiał do badań, żeby był jednolity. Leuchter twierdził, że cyklon B był używany w Auschwitz-Birkenau wyłącznie do dezynfekcji. Nigdy zaś nie używano go do zabijania ludzi. Leuchter w swoim raporcie, co podkreślili w ekspertyzie biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych, nie uwzględnił w najmniejszym stopniu realiów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Popełnił przy tym tak dużą ilość błędów, że trudno nazwać jego opracowanie naukowym i rzetelnym. Leuchter po naszych tych opiniach został później skazany wyrokiem sądu w Stanach Zjednoczonych za wydanie fałszywej opinii. Już po egzekucji Rudolfa Hessa sędzia śledczy Jan Zen przygotował całościowy raport dotyczący funkcjonowania obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Oparł go na dokumentach, relacjach świadków i licznych ekspertyzach. To jest całościowy raport. Rozpoczyna się od odpowiedzi na pytanie, dlaczego w tym miejscu sytuowano obóz, a następnie jak zorganizowano i prowadzono ten mechanizm zbrodniczy polegający na masowej zagładzie.
On jest bardzo aktualny, bowiem powstał bezpośrednio po tych zdarzeniach. Poza tym ma charakter interdyscyplinarny, tym samym obejmuje wiele tego rodzaju aspektów działania obozu, które ciężko byłoby ustalić dzisiaj. Myślę, że nawet niemożliwym byłoby na przykład raport geologiczny. Na podmokłym terenie, gdzie powstał obóz, gdzie zaplanowano, że powstanie obóz, bardzo łatwo dochodziło na przykład do zakażeń malarią. To jest tylko taki drobny fragment tego, o czym piszą biegli, natomiast to ma naprawdę całościowy charakter, ten raport. Prokuratura amerykańska zaraz po wojnie uważała go, i mamy takie dokumenty poświadczające to, takie opinie, że był absolutnie po wojnie najlepszym specjalistą od obozów koncentracyjnych, no od Auschwitz przede wszystkim. I faktycznie tak było.